młodzieżowe mistrzostwa Europy. Miałem szansę, medal na 1500 metrów, a niestety na ostatnie prosto przewróciłem się. Toż, który straciłem medal. To jest moja pierwsza porażka. Zacząłem biegać dłuższy dystans. Nawet mi się bardziej podobało, jak biegał maraton, pierwszy maraton. Naderwałem łódki, ale i tak byłem zadowolony, szczęśliwy, że mi się podobał. Maraton warszawski to prowadziłem na ostatnie 400 metrów, że przegrałem, bo nie widziałem, co się stało. To też łatwo. Można powiedzieć jako porażka, ale zabrakło mi siły. Moim zdaniem to nie nawet porażka, to jest brak przygotowania. To już brakowało mi przygotowania. Na następny maraton warszawski to już więcej zacząłem trenować i przygotować. To chodzi o trening, o twoje dalsze sukcesy, zrobienie, pokazanie jakichś wyników. Jeżeli chcesz pokazać jakiś wynik, walczyć ze sobą, to trzeba zrobić trening. Treningiem walczysz z sobą, z czasem, a tam na zawodach to już przeciwnikiem, to, który stoi właśnie z tobą na starcie. To każdy ma szansę wygrać, ile tego, to walczysz z nimi. Jest Yared Shegumo, nasz człowiek z Wyżyny Abisyńskiej. Ależ wspaniale powrócił, triumfalnie powrócił na Stadion Narodowy, by wygrać ten najważniejszy, największy polski maraton, maraton warszawski. Powetował sobie tę ubiegłoroczną porażkę. Warto było! Brawo, Yared! Jakie uczucie? Wiesz, pod swoim takim ciężkim pracą, jak pokażesz taki wynik i potrafisz wygrać ten maraton. Tak jak rok wcześniej tak przegrałem, miałem na ostatnie 400. Ale się poprawiłem życiówkę i wygrałem. To było podwójnie właśnie dla mnie. To jest duży sukces. Bieganie jest moją pasją, bo jak wolny mam, to nie czuję się dobrze właśnie. Dlatego wolę trochę przynajmniej potruchtać i wrócić do domu.